16 marca wspominamy świętego Gabriela Lelmont, męczennika. Zakon jezuitów w roku 1611 zapoczątkował działalność misyjną w Kanadzie. Zniweczona została 2 lata później przez Anglików. Po 30 latach pojechała tam następna grupa misjonarzy, którzy ponieśli śmierć męczeńską zadaną im przez Irokezów. Wśród nich zginął Gabriel Lelmont. Był jednym z francuskich misjonarzy jezuickich, pracujących w latach 1642-1649 wśród Indian Huronów i Irokezów w Ameryce Północnej, a przede wszystkim w Kanadzie. Pracował i zginął razem z Janem de Brébeuf i jeszcze 6 towarzyszami. Gabriel urodził się w 1610 roku w Paryżu. Był synem adwokata. Od dziecka był bardzo wrażliwy, delikatny i raczej drobnej postury. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów. Studiował teologię w Bourges. Za zgodą przełożonych przygotowywał się do wyjazdu na misję do Kanady. Złożył nawet ślub pozostania na zawsze wśród tamtejszych tubylców. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1638 roku powierzono mu odpowiedzialność za studia w kolegiach jezuickich w Moulins i Bourges. 20 września 1646 roku przybył do Quebecu, by podjąć działalność ewangelizacyjną, czego od dawna pragnął. Przełożonym misji jezuickiej był jego wujek Hieronim. Znając brak jego tężyzny fizycznej i nie chcąc narażać go na przykrości, nie pozwalał mu na podejmowanie działań misyjnych wśród miejscowych ludzi w mieście. 2 lata później razem ze współbratem Janem de Brief podjął pracę misyjną wśród Indian Huronów w mieście Wendake. Misjonarzy przyjmowano nieufnie, z wielką rezerwą. Indianie nie chcieli odchodzić od swoich wierzeń, by przyjąć nową religię. Działalności misjonarzy najbardziej sprzeciwiali się miejscowi szamani w obawie przed utratą wpływów. Gabriel uczył się ich trudnego języka, by móc im lepiej służyć. Praca wśród Indian była bardzo trudna. Owoce przynosiła powoli. Jednak z wytrwałością realizował posługę misjonarza. Relacje między plemionami Huronów i sąsiednich Irokezów były napięte. Coraz częściej zdarzały się napady, mordy, grabieże. 16 marca 1649 roku Irokezi wypowiedzieli wojnę. Napadli na wioski Huronów i wymordowali większość mieszkańców. Ze szczególną zawziętością zabijano misjonarzy. Ojciec Jan de Brief był długo męczony, a później zabity. Ojciec Gabriel był torturowany z jeszcze większą zaciekłością od wieczora do rana następnego dnia. Gdy kaci spostrzegli, że modli się do Boga i patrzy w niebo, wydarli mu oczy, a do pustych oczodołów wsypali rozżarzone węgle. W końcu jeden z napastników, znudzony i zmęczony tak długim patrzeniem na jego męczeństwo, siekierą roztrzaskał głowę męczennika. Po śmierci otwarto jego klatkę piersiową, wyrwano serce ociekające jeszcze krwią i spożyto, gdyż wierzono, że na tego, kto je spożyje, przejdzie odwaga i męstwo. Następcy męczenników kontynuowali dzieło ewangelizacyjne. Kolejna grupa misjonarzy jezuickich przybyła w 1661 roku. W 1674 roku założyli pierwszą diecezję kanadyjską w Quebecu. Biskup Laval powołał do istnienia w tym mieście pierwsze seminarium duchowne, które dało początek francuskojęzycznemu uniwersytetowi istniejącemu do dzisiaj pod nazwą Uniwersytet Laval. Od 1926 roku w Midland w prowincji Ontario, w miejscu, gdzie odkryto grup Jana de Brief i Gabriela Lalemonta, istnieje Seminarium Jezuickich Męczenników Kanadyjskich. Modlą się tam miejscowi Indianie oraz liczni przedstawiciele kanadyjskich imigrantów. Do tego miejsca od ponad 50 lat na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej pielgrzymuje kanadyjska Polonia. Seminarium to nawiedził w 1984 roku papież Jan Paweł II, który powiedział wówczas: przywołajmy na chwilę tych heroicznych świętych, których w tym miejscu czcimy, a którzy zostawili nam tak wspaniałe dziedzictwo. To sanktuarium męczenników jest miejscem pielgrzymek i modlitw, monumentem Bożego błogosławieństwa dla przyszłości, inspiracją dla nas spoglądających w przyszłość. 8 męczenników kanadyjskich, wśród nich Gabriela, papież Pius XI beatyfikował 21 czerwca 1922 roku,
a kanonizował 29 czerwca 1930 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Gabriel aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.